Rzeczywiście mamy z każdym dniem wiele możliwości, wiele okazji do tego, żeby Bogu dziękować. Dobrze jest to wykorzystywać. Dobrze jest, kiedy nieustannie dziękujemy Mu za te wszystkie rzeczy, które nam daje, które nam pokazuje, których nas chce i mieć bliżej siebie, bo w nich wszystkich o to właśnie chodzi, aby przybliżyć nas do siebie. Abyśmy nawet kiedy dziękujemy, prosimy, czy coś przeżywamy, czy czegoś doświadczamy, czy też jest to czas spokojniejszy, nieustannie z każdą chwilą byli coraz bliżej Ojca. Nieustannie z każdą chwilą mogli chodzić w tej coraz głębszej relacji z Nim. I o to głównie chodzi. O to chodzi tutaj. Ja chciałbym przeczytać z pierwszego listu Piotra, 4 rozdziału. Przeczytam tutaj z tego przykładu grecko-polskiego. Z tego 4 rozdziału, 7 i 8 werset. Wszystkich zaś koniec zbliża się. Zachowujcie rozsądek więc i stańcie się trzeźwymi ku modlitwom. Przede wszystkim tę ku jedni drugim miłość żarliwą mając, bo miłość zasłania mnogość grzechów. Nie potrzeba nam dzisiaj udowadniać, powiedziałbym nawet dalej, głupcem jest ten, kto nie daje się przekonać, nie daje sobie powiedzieć, że koniec tego wszystkiego jest bliski. Nie potrzeba nam tego mówić, nie potrzeba nam skupiać się na tym, co się wokół w tym świecie dzieje. Nie potrzeba, bo Boże Słowo mówi, że to się zbliża, że to nadchodzi i my wiemy, że tak się dzieje. Dlatego my chcemy skupić naszą uwagę na tym, co właśnie mówi też ten fragment, że mając świadomość tego, że tak się to dzieje, że tak się to dokonuje, chcemy zachować rozsądek, chcemy stać się trzeźwymi w modlitwach. I na tym na chwilę się zatrzymajmy, tym 7 wersecie. Wiecie, kiedy przechodzisz przez to życie, możesz wiele spraw, i o tym chciałem właśnie też wspomnieć, możesz wiele spraw lekceważyć. Możesz powiedzieć, tak mi się ułożyło życie, tak mi wyszło, tak to się wszystko układa. Bądź też być rozsądnym i patrzeć na Słowo Boże, czy rzeczywiście to Słowo Boże, tak, gdybyś szedł zawsze z Nim, gdybyś zawsze słuchał się Jego, czy tak by rzeczywiście ułożyło się Twoje życie. Nieraz rodzic może powiedzieć o tym, no to nie moja wina, to jest wina moich dzieci. I mówię to jako sam, będąc rodzicem. A z drugiej strony pomyśl sobie, Leszek, pomyśl sobie każdy, kto jesteś rodzicem, czy rzeczywiście wykorzystajesz wszystkie możliwości ku temu, aby stać w modlitwie, możliwości ku temu, aby nieść prawdę Bożego Słowa, aby rzeczywiście żyć tą prawdą, aby w miłości zwiastować tą prawdę innym, aby te dzieci, które mogą być tymi, które najbliżej Ciebie przybywają, aby one rzeczywiście mogły nasiąkać, aby one mogły rzeczywiście korzystać z Twojego rozsądku duchowego, rozsądku. Wiecie, to jest bardzo duże doświadczenie, dlatego to nadmieniłem jako pierwsze. Później masz doświadczenie też relacji, możesz mieć doświadczenie relacji z braćmi, siostrami. Bądź trzeźwym człowiekiem, bądź roztropnym człowiekiem, rozsądnym człowiekiem, który patrząc na to, że to wszystko naprawdę szybko się, wszystko zmierza ku swojemu końcowi, bądź tym człowiekiem, który przychodzi do swojego Boga i stawia na tym ważnym miejscu to, jak podchodzisz do innych. Czy nie ominąłeś nikogo? Czy rzeczywiście nie lekceważysz nikogo? Czy nie traktujesz kogoś z góry? Czy nie podchodzisz do kogoś dumnie, zarozumiale? Wiecie, to są sprawy, które można by było powiedzieć, nie są aż tak ważne. Otóż właśnie bardzo ważne jest to, gdyż tak jak podchodzisz do tych spraw, tak później będzie wyglądała Twoja modlitwa.
Wielu ludzi dzisiaj nie martwi się o trzeźwą modlitwę. Wielu ludzi dzisiaj nie martwi się o głębszą relację z Bogiem w wołaniu. Wielu ludzi dzisiaj nie przejmuje się tym, co, jak naprawdę wygląda ta moja relacja w komorze z moim Ojcem. A otóż właśnie Słowo Boże mówi w wielu miejscach o tym, żeby rzeczywiście być tym człowiekiem, który nie jest bezmyślny. Chrystus umarł za nas, abyśmy byli tymi, którzy mają mądrość już najwyższą, od Niego pochodzącą. Tymi, którzy wiedzą, że ten rozsądek, to nie chodzi o ten rozsądek ludzki, rozsądek, który by człowiek jakoś tutaj przez jakieś uczelnie czy też mądrości ludzkie mógł nabyć, ale to jest rozsądek pochodzący ze świadomości, bojaźni, czystego i świętego życia właśnie w Bogu, przed Nim. Wiecie, to jest właśnie to, ja wiem, że to jest tak bardzo ważne i dlatego też stawiam to tutaj, bo kiedy rozważałem ten fragment, kiedy tak stawałem z tym fragmentem przed Panem, Pan tak mocno wskazał mi pewne rzeczy, tak bardzo silnie pokazał mi rzeczywiście lud, który w pewnym momencie może iść bardzo lekko i później są doświadczenia i później ludzie w pewnych sytuacjach nie radzą sobie, ale kiedy Bóg mówi o trzeźwości, czujności, o tym, żeby przychodzić w tej trzeźwości i czujności w modlitwie do Niego, aby rzeczywiście mieć to, dbać o tą relację, przyłożyć całe swoje serce do tych spraw, to człowiek to gdzieś zaniedbywał. Niech Bóg mnie zachowa, bym był niechlujny w tych rzeczach i każdego z nas. Jak wiemy, że niechlujstwo na tej ziemi w pracy kończy się bardzo często pozbyciem się premii, nawet straceniem pracy, tak o ileż bardziej powinniśmy być gorliwymi w sprawach Bożych, o ileż bardziej powinniśmy przyłożyć serce, być tymi, którzy naprawdę przykładają całe swoje serce. Ja wiem, że dzisiaj jest doświadczenie tego, wiem, że dzisiaj ludzie zmierzają się z tym i naprawdę ludziom nie jest z tym łatwo, dlatego Biblia zachęca, dlatego jesteśmy dla siebie nawzajem tymi, o czym zaraz właśnie też przeczytam, bo Piotr tego nie pominął, ale dalej to nam wskazał. I dlatego może już przejdźmy, a przede wszystkim tę ku jedni drugim miłość. I tu może przeczytam już z naszego przekładu. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I tutaj właśnie Piotr przechodzi dalej i mówi rozsądek, trzeźwość, ale mówi nade wszystko miejcie tą żarliwą, u nas czytamy gorliwą miłość jedni ku drugim. Zobaczcie, jak w te wszystkie dziedziny naszego życia, które tutaj zostały już wymienione, uderza frontalnie, uderza diabeł. Zobaczcie, jak mocno uderza w trzeźwość dzisiaj, jak mocno uderza w tą roztropność, tą rozsądność duchową, jak bardzo mocno uderza w miłość względem siebie nawzajem, trzeźwą, świętą, czystą miłość Chrystusową. Zobaczmy, dlatego mając świadomość tego, jak to się dzieje, powinniśmy naprawdę być tymi, którzy zadbają o to jeszcze bardziej. Będą tymi, którzy wyjdą naprzeciw. Daleko wyjdą naprzeciw. Naprawdę, jeśli masz doświadczenie, że myślisz sobie, że to będą jakieś złe emocje, kiedy okażesz drugiej osobie miłość, że to będą może jakieś takie emocje, kiedy otworzysz się przed drugą osobą, to nie daj się oszukiwać diabłu. Jeśli to jest do czego zachęca cię Chrystus, to nie daj się zatrzymywać. Wielu ludzi dało się zatrzymać przez tych, którzy ich ograbili. Wielu ludzi dało się zatrzymać przez tych, którzy ich wykorzystali. Ale wiedząc o tym, że tak będzie, że będą na tej ziemi też i wilki, nie tylko owce, owce nie mogą się zatrzymać. Wiedząc o tym, że świadomość wilków nie może zgasić owiec. Świadomość tego, że są wilki, że mogą przyjść do stada, że mogą podejść do stada, że mogą starać się z tego stada wykradać te owce, nie powinno zgasić w owcach żarliwości właśnie, jeszcze większej o to miłość, jedność, o to wzajemne właśnie bycie przed Bożym świętym obliczem w takim właśnie otwartym duchu. Wiecie, to jest właśnie tak trudne.
Tak, wiem, że tylko Chrystus to może uczynić. Nawet kiedy o tym mówimy, to wiemy dobrze, że kiedy Chrystus nie upoczyni tych zmian, nie otworzy tego jeszcze bardziej, to nie będzie to nawet miłość ciepła. A tu widzimy, że to ma być miłość żarliwa. To ma być miłość gorliwa. Jak jestem dzisiaj żarliwy w sprawie drugiej osoby? Jak jestem żarliwy w sprawie Twojej braci? Jak jestem żarliwy w sprawie Twojej siostro? Po tym rzeczywiście będzie też widać duchowy wzrost w moim życiu. Niektórzy sobie myślą, że naprawdę ten duchowy wzrost bierze się po prostu tak z lat, z kalendarza, który sobie tak leci. Nie, ten duchowy wzrost, oczywiście czas ma tu bardzo duże znaczenie, gdyż z każdą chwilą przebywania ze swoim Panem nabiera się tężyzny. Ale to jest też tak, jeszcze bardziej bym na to zwrócił uwagę, że w tym czasie, kiedy rzeczywiście wychodzisz z tą miłością, dbasz o tą miłość, rzeczywiście wołasz do Pana o tą miłość, żarliwą, gorliwą miłość, Ty ten Bóg sam wypełnia, oczywiście najpierw Cię tą miłością do siebie, a później do Kościoła. Musimy na to zwrócić uwagę jeszcze mocniej, dlatego że ten czas, w którym żyjemy, naprawdę Piotr dobrze wiedział, że w tym czasie, już wtedy, kiedy przechodził Kościół próby, tak ważne było to, żeby oni nie zrezygnowali z gorliwej miłości. Nie zrezygnowali na poczet jakiejś powierzchownej, jakiejś mającej tylko jakiś taki wygląd z daleka, a kiedy byś się przyjrzał z bliska, tyle nieforemnych rzeczy, tyle niejasności. On mówi gorliwa miłość, żarliwa. I z taką miłością właśnie też widzimy, zabiegali inni. Dlatego chciałbym, żebyśmy mogli to też rozważyć. To tak tytułem wstępu. Chciałbym, żebyśmy mogli rozważyć to i powiedzieć o tych trzech sprawach. Właśnie o tej roztropności, co Biblia o tym mówi. Otwórzmy a propos tej roztropności najpierw Psalm 119. I tak przejdziemy przez roztropność, trzeźwość. Później właśnie skupimy się na końcu jeszcze raz na tej miłości. Patrząc do Słowa Bożego. Psalm 119. I tutaj setny werset. Teraz jestem roztropniejszy od starszych, bo ostrzegę przykazań Twoich. I od tego tutaj widzimy też z tego momentu, z tego też, co tu jest napisane, widzimy jak serce, znając też Dawida, jego historię, widzimy jak jego serce było roztropne. On mówi, że nawet jest od tych starszych tego ludu roztropniejszy, bo dużo bardziej przyłożył się do przykazań Bożych. On naprawdę też żył pośród ludu, który wydawało się, tam są kapłani, wydawało się, tam są ludzie, którzy naprawdę strzegą tego, ale widzimy szczególnie to u króla. Widzimy to szczególnie u Dawida. Dawid mówi, ja strzegę tego, ja tego pilnuję. Dlatego wielu starszych w tamtym ludzie mogłoby się nauczyć tego naprawdę od tego Bożego sługi Dawida. Bo on strzegł, on nie tylko mówił, że to robił, ale on rzeczywiście to zachowywał. I nie oskarżał ich w tym, ale mówił, że tak, takie było jego serce względem Boga. Tak stał względem Boga. Wiecie, tak właśnie dobrze, kiedy my oczywiście nie oskarżamy innych, nie krytykujemy innych, ale kiedy my mamy taki zapał, żeby rzeczywiście być roztropniejszymi, inaczej to słowo, kiedybyśmy spojrzeli w tłumaczeniu brzmi myślący, rozsądni, dojrzali, rzetelni, solidni. Inaczej to słowo to znaczy. I rzeczywiście, kiedy patrzysz na tego sługę Bożego, też Dawida, patrzysz, że on był taki dojrzały. W tych psalmach widzisz tam dojrzałość na tamten czas, na ten zakon, który był dany przez Mojżesza. Rzetelność. Widzisz tą solidność. Widzisz oczywiście też wiele, wiele bitwy, wiele duchowej wojny. Ale kiedy spojrzysz na swoje życie, to rzeczywiście doznaj w tych słowach tej też zachęty. Patrząc na swoje życie, doznaj tego, że masz być tym człowiekiem, który żarliwie o to walczy. O to, żeby być tym strzegącym Bożych przykazań. Przypowieści Salomona, 10 rozdział. I tutaj widzimy ostrzeżenie. Ostrzeżenie tak z biegiem lat tej ziemi, tak coraz bardziej nabierające jaskrawości.
takiej, można powiedzieć, widoczności, takiego przemówienia, takiej mocy, gdzie dużo słów, 19 werset, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. I to też widzimy właśnie w tym liście Jakuba. Jak dobrze, kiedy jesteśmy właśnie w tym, tacy dojrzali, roztropni, kiedy opanowujemy swój język, kiedy nie biegniemy do ilości, wielkiej ilości słów, ale kiedy jesteśmy rzeczywiście roztropni w tym, aby nie mówić wiele, ale mówić to, co już uczynił z nami Pan, móc powiedzieć to, co rzeczywiście mamy w szczęściu i radości już przebywania z Panem, albo też to, do czego pociąga nas Chrystus, ale nie w wielomówności, lecz takim rozsądku, świadomości tego, że Bóg nas zachęca, ale też i rozlicza. Wiecie, tak ostatnio, patrząc na pewne doświadczenia, które się dokonują wokół, patrzę, jak Bóg jest rzeczywiście skrupulatny w rozliczaniu. Jak ci, którzy mówili wiele słów, jak są skrupulatnie rozliczani z każdego tego słowa. Jak Bóg jest tym, który pokazuje, uczy, że znamy sprawę i już niejednokrotnie jest tak, że dzisiaj zdajesz sprawę z tego, co mówiłeś wczoraj. Naprawdę, dzisiaj już zdajemy sprawę z tego, co mówiliśmy wczoraj, niejednokrotnie, a kiedy staniemy przed sądem, zdamy ją przed samym sędzią, już tam padnie werdykt ostateczny. Dalej w 11 rozdziale tej samej księgi czytamy a propos tej roztropności, 11 rozdział. Tutaj w 9 wersecie z kolei czytamy: niecny ustami niszczy swojego bliźniego, lecz przez roztropność zostają wybawieni sprawiedliwi. Można zniszczyć swoimi ustami bliźniego. Naprawdę można przez brak roztropności, brak tej rozsądności, tego dojrzałości, na ile już jej możesz mieć, można zniszczyć swojego bliźniego. Lecz przez tą roztropność, przez tą świadomość tego, że stajesz przed Bogiem, myślenie o tym, przez tą rozsądność tego, przez samą, można powiedzieć, też Ducha Świętego, który dociera do twojego serca i zatrzymuje cię w wielu rzeczach przez twoje sumienie, możesz naprawdę być tym, który ratuje siebie i tych, którzy są wokół ciebie, tych sprawiedliwych, można powiedzieć, zachęca też. I bym poszedł dalej i bym powiedział, że naprawdę też im pomaga ku ratunkowi. Jakże dobrze być człowiekiem, naprawdę tym Bożym ratownikiem. Jak dobrze być tym, który swoim językiem naprawdę jest tym, który raczej zachęca, raczej buduje, niż rani, niż odrzuca. Ale też zobaczcie, że w pewnym momencie, też o tym chciałem powiedzieć, że też w żadnym momencie Bóg nie zniechęca nas do tego, żebyśmy się zamykali i milczeli. To jest takie z doświadczenia, też z obserwacji. Widzę, że człowiek nieraz wpada w drugą stronę. Widzę, że człowiek nieraz wpada w coś takiego, że się zamyka i myśli sobie, no nigdy nie będę mówił, to będę wtedy jeszcze lepszy. Otóż nie. Przebywaj ze swoim Panem. Przebywaj w tym, wzrastaj, dojrzewaj, bądź solidny, bądź w tym taki naprawdę dojrzewający w relacji ze swoim Panem i wtedy mów. Mów tej drugiej osobie, nie milcz, zachęcaj. Kiedy będziesz przebywał ze swoim Panem, kiedy będziesz się Go uczył, to naprawdę będziesz tym, który będzie ubogacał, tym, czym ubogacił Cię Pan, drugą osobę. I dobrze jest, kiedy to się dzieje. Naprawdę oczekujemy tego od siebie, macie prawo to oczekiwać i ja mam również prawo to oczekiwać. Tego, że kiedy spotykam na swojej drodze dziecko Boże, to będziemy nawzajem od razu mogli się dzielić tym, co daje nam Chrystus w każdej chwili. Nie ma chwili u dziecka Bożego, gdzieby nie mógł mówić już o tym, przejść do tego, co daje mu Chrystus. Mówić o tym, czego już doznaje ze swoim Panem. Jeśli spotykasz człowieka na swojej drodze, który nie ma nic do powiedzenia oprócz tych ziemskich rzeczy, jeszcze raz to powiem, to jest istotne, to wiedz o tym, że on stracił gdzieś swój wzrok i wtedy zachęć go. Nie krytykuj, nie oskarżaj. Zachęć, jeśli masz siły w Panu, zachęć taką osobę do tego, żeby rzeczywiście wróciła do tej
roztropności bycia przed Bogiem. Naprawdę potrzebujemy tego względem siebie. Wiecie, tak w wojsku, tak sobie też pomyślałem, kiedy to czytałem, w wojsku, gdyby rzeczywiście każdy na polu bitwy myślał tylko o tym, jak się wydostać z tego pola i wszyscy mieli o tym rozmawiać, jak uciec z tego, to rzeczywiście jaka to by była armia. Ale kiedy wszyscy mają rzeczywiście zapał do tego, żeby zwyciężyć, kiedy wszyscy mają zapał do tego, żeby nawet jeśli ktoś na tym polu obok ciebie jest zraniony, jest nawet skaleczony, to myślisz o tym, żeby dalej szedł, albo myślisz, że już nie może, nie jest czynny do tego, żeby walczyć, więc potrzebuje pomocy jak najszybciej, albo rzeczywiście podnosisz go, pokrzepiasz słowem i chcesz dalej z nim iść. To nie jest pole walki, na którym pada ktoś i ty nawet się tym nie przejmujesz i nawet sobie o tym nie myślisz. Myślę, że to jest pole walki, w którym rzeczywiście właśnie patrzysz na tych, którzy są wokół ciebie i wołasz do nich, do Pana za nimi. Wiecie, to jest naprawdę coś, co Bóg nas zachęca. 13 z kolei też jeszcze rozdział. To jest przypowieści, trochę czytamy, dlatego że on postawił. Wiadomo, że kiedy chcemy spojrzeć w sposób doskonały, spojrzymy przez Jezusa Chrystusa na te słowa. Jak dobrze, kiedy tak rzeczywiście na nie patrzymy. To jest 13 rozdział, 16 werset. Roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą. Roztropny robi wszystko rozważnie. Wiecie, najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy byli roztropnymi w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy robili to rozważnie. Kiedy gdzieś wychodzimy, kiedy gdzieś docieramy do jakiejś osoby, żeby Duch Święty mógł nas tą rozwagą napełniać, to musimy mieć uszy naprawdę tak czułe, tak serce delikatne na działanie Ducha Świętego, tak wrażliwe na działanie Ducha Świętego, bo jesteśmy naprawdę w niektórych miejscach na chwilę. Widzimy jakichś ludzi tylko przez chwilę. Ostatnio miałem możliwość spotkać się z pewnym człowiekiem, którego widziałem pierwszy w sumie raz w życiu. I nie wiem, czy go jeszcze spotkam, bo to taki starszy człowiek. I rzeczywiście w tym momencie, kiedy stajesz przed takim człowiekiem, wołasz do Boga i mówisz: Boże, przez to działanie, przez działanie Twojego Ducha Świętego proszę Cię, abym mógł rozmawiać z tym człowiekiem o Tobie w taki sposób, jaki Ty sam byś chciał. Żebym nie prawił mu morałów, nie mówił mu o tym, co już wiem z Biblii, czy w taki sposób, żeby tylko pokazać mu swoją wiedzę, ale mówił mu o zbawieniu w Tobie, Jezusie Chrystusie, aby rzeczywiście być tym człowiekiem żywym, żeby ci ludzie zobaczyli w nas życie Jezusa Chrystusa. Naprawdę, życie, które będzie mogło ich zachęcić, przemienić, przez które Bóg będzie mógł dotknąć się ich głęboko. 14 to jeszcze rozdział. 29 werset. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Jak dobrze, kiedy gniew staje daleko, daleko od ciebie. Jak dobrze, kiedy nawet diabeł przychodzi i kusi cię gniewem, zgniewaniem się. Wtedy jesteś czujny i trzeźwy, aby wołać do swojego Boga. Masz możliwość, potężną możliwość, o czym mówiliśmy ostatnio. W każdej chwili, nawet tej chwili, kiedy czujesz, że napełnia cię gniew, że coś dzieje się naprawdę już tak mocno, cię atakuje. W tym momencie napełnia cię gniew. Widzisz, że nawet jako ten, który mówisz pewne rzeczy w swoim domu, widzisz, że nieposłuszeństwo, widzisz ignorancję, widzisz lekceważenie. To wołaj do swojego Boga. Masz możliwość wołania do swojego Boga. Kiedy będziesz w pochopności swojej, swoim gniewie, swojej porywczości czegoś dokonywał, na pewno nie będzie to budujące. Ale kiedy będziesz zawsze dokonywał tego, zawsze na pierwszym miejscu, pamiętając o swoim Bogu, wtedy nie będziesz musiała tyle przepraszać. Naprawdę, dokonują się te rzeczy. Ktoś by powiedział, no są góry i doliny. Możesz być na górze. Nie musisz schodzić do dolin. Nie musisz schodzić. Nie musisz być człowiekiem, który schodzi i sobie myśli. Wiecie, jest naprawdę bardzo mocna nauka, która idzie przez tą ziemię już od paru lat.
która mówi o tym, że wiecie, wszyscy popełniamy błędy, wszyscy musimy mieć tą dolinę, żeby mieć świadomość, doznać tego, jak jesteśmy mali. Oczywiście doznajemy tego poprzez świadomość Boga. Tego, jak jesteś mały, możesz doznawać poprzez poznawanie swojego Ojca. A nie musisz spadać do tych dolin, nie musisz sięgać tego dna, można powiedzieć, gdzieś, żeby później o tym opowiadać. Ale możesz być nieustannie tym, który wielbi swojego Pana, który nie wpada w jakieś swoje gniewy. Wiecie, to jest właśnie coś, co myślę, że Bóg wyraźnie nam pokazuje. Ale też na koniec jakby tego rozważania a propos tej roztropności pokazane tutaj mogliśmy mieć, jak rzeczywiście wygląda to z pozycji Starego też Testamentu. Ale chciałbym jeszcze z jednej księgi skorzystać w Starym Testamencie, z Daniela księgi i pokazać tam jedną rzecz z tej księgi Daniela 11 rozdziału. Zobaczcie. Możemy być naprawdę roztropni, możemy myśleć o wielu rzeczach, które dzieją się wokół nas, być trzeźwymi, być mądrymi, być za tymi zapobiegającymi. A jednak tutaj w 11 rozdziale, 35 wersecie czytamy, że nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. Otóż właśnie możesz być człowiekiem roztropnym. Potrzebujesz, to jest wielka rzecz, być takim człowiekiem, ale potrzebujesz czegoś jeszcze więcej. Potrzebujesz czegoś jeszcze głębiej, dlatego przejdziemy dalej. Tutaj Daniel mówi nawet, że spośród tych roztropnych będą ci, którzy upadną, aby zostało wypławione. Więc jakimi powinniśmy być? Jakże czujnymi, trzeźwymi powinniśmy być, aby pójść dalej właśnie w to, co pisze Piotr, bo on naprawdę to doskonale mocą Ducha Świętego wyjaśnia i pokazuje dalej właśnie tą trzeźwość. Inaczej, kiedybyśmy na ten wyraz spojrzeli w Grece, tam widzimy też i wiarygodność. Tam jest też człowiek taki ostrożny, mówię o tym słowie trzeźwy, ostrożny, opanowany, taki oprzytomniały człowiek. I tutaj, żebyśmy to zobaczyli, w 1 Tesaloniczan czytamy w 5 rozdziale. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. I tutaj czytamy od 7 wersetu. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę zbawienia. I tutaj właśnie wyraźnie widzimy to słowo. Tutaj widzimy, pisze Paweł, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę zbawienia. On mówi, bądź trzeźwy, kochany bracie, kochana siostro, bądź trzeźwy, mając świadomość oczywiście, że to wszystko nadchodzi, ale bądź trzeźwy, aby tego nie stracić. Wiecie, w ostatnim czasie, który będzie dokonywał się na tej ziemi, i o tym też czytamy w tym liście, będzie dokonywała się straszna rzecz. Będą gasły serca ludzkie. Ale przez co one będą gasły? Właśnie przez to, że nie były trzeźwe w tym, aby kochać prawdę ponad wszystko. Nie były czujne w tym, aby kochać prawdę ponad wszystko. W tym, aby wytrwać przy tej prawdzie ponad wszystko. Trzeźwość to jest... Widzimy taka w rezultacie Boża sprawa, która dokonuje się z nami. Zobaczcie, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy słuchamy tego, co mówi Bóg do nas, to co możemy doświadczać, czego możemy doświadczać? Otóż właśnie możemy doświadczać i doświadczam tego niejednokrotnie, jak Bóg otrzeźwia mój umysł, jak Bóg otrzeźwia moje patrzenie na siebie. Jak nieraz myślę sobie, Boże, tak biegnę rzeczywiście przez te doświadczenia, przez tą niełatwą drogę, nieraz już tak z rozmachu, a Ty mnie nieraz zatrzymujesz i pokazujesz mi rzeczywistą taką przez trzeźwość, Twoją drogę dla mnie
teraz, wyznaczony dla mnie plan i pokazujesz mi w tym planie swoim Twoją rzecz dla mnie. Wiecie, to jest właśnie taka rzecz, którą nie wiem, czy tak moglibyśmy otwarcie powiedzieć, ale naprawdę, kiedy idziesz przez Boże Słowo i myślisz sobie, to co słyszysz oczywiście, i myślisz sobie, Boże, myślę, że ten element już gdzieś mam, że potrafię miłować, że już gdzieś w jakimś sensie ty, którzy są, wiesz, jak przynoszę do ciebie, potrafię miłować, to w tym momencie, w tym samym najczęściej momencie tak Bóg pokazuje ci następną dziedzinę tego. Wiecie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, bo nie wiem, czy będę potrafił o tym tak w jasny sposób powiedzieć, ale ten dzień rozświetla się coraz bardziej. Można powiedzieć, ten dzień, który Bóg pokazuje nam, przechodzi do tego dnia, o którym też śpiewamy, do tego dnia, który już się nie zakończy, ale ta światłość na tej ziemi coraz jaśniej świeci. Naprawdę ten Chrystus coraz bardziej widoczny w wielu sprawach musi być. Mojego, Twojego życia. To musi być światłość, która nie ustaje, której nic nigdy nie przygasza, ale rzeczywiście jest taka oczywiście trzeźwa, czujna, ale taka wyraźna. Nie możesz się dać upić niczym. Wielu chodzi już upitych własnym myśleniem. Wielu chodzi już upitych jakimiś znajomościami, przywiązaniami do ludzi. Nie mając świadomości tego, że już kiedy zbadają swoje kroki, one już nie są do końca czyste. Wiecie, chwała Bogu za to, że Pan nas powołał przez swoją miłość. Napełnił nas swoją miłością względem siebie. I myślę, że wolę dużo bardziej myśleć o tym, że zmierzamy w tej miłości coraz głębiej i głębiej to widzieć, niż myśleć o tym, że mogą być kolejne osoby, które w tym doświadczeniu się poddają i stają po stronie oskarżyciela. Wolę dużo bardziej skupić się na tym, na tej trzeźwości, tej jasności, tej miłości, którą Chrystus chce rozlewać w sercu każdego z nas, niż skupiać się na tych, którzy w tym doświadczeniu się cofają. Wiecie, tak właśnie, jak to Paweł też powiedział wspaniale, że musi się okazywać, kto jest z ludu Bożego, musi się okazywać. Przesiew musi działać. My chcielibyśmy tego nieraz już uniknąć. Chcielibyśmy mieć spokój, chcielibyśmy mieć już taki pokój, taką ostoję już odpocząć. Ale to musi się dokonywać, jak dobrze, kiedy jesteśmy czujni i trzeźwi, abyśmy nie przechodzili my na tą stronę. Ani ty, ani ja nie przychodzili na stronę nigdy już tych krytyków, tych oskarżycieli. Niech Bóg przed tym zachowa. Naprawdę ten ostateczny czas będzie wydawało się ludziom naprawdę, że dokonywane są w nich rzeczy pełne miłości, a tymczasem, kiedy spojrzysz na to, co mówią, na to, jak postępują i jak oceniają innych, to widzisz, tam nie ma już miłości. Tam nie ma już miłości. Jedna rzecz, trzeźwy człowiek też w tym tutaj widzę, to jest ten, który nie ocenia innych po tym, co sam też jakąś dziedziną robi. Jeśli Bóg dał mi jakąś służbę, to mogę powiedzieć akurat o sobie. Jeśli Bóg dał mi, położył mi na serce dzieci, jeśli dał mi tą służbę wśród dzieci, to nikogo, zachowaj Boże, nie mogę oskarżyć, nie mogę posądzić, nie mogę pomówić o to, że tego nie wykonuje, że tego w taki sposób nie robi, czy inny sposób. Kiedy masz położone na sercu od Boga jakąś służbę, to wiesz o tym, że to jest Boża wielka łaska, jeśli ją masz. I nie chcesz naprzeć na innych, nie chcesz od innych tego, nie możesz nawet naciskać na nich. To też Bóg tak do mnie w takiej trzeźwości dociera, żeby oni po prostu robili dokładnie to samo. Dziękuję Bogu za to, że każdemu Bóg z nas powierzył daną dziedzinę, powierzył dane zadanie i dał nam po to, żebyśmy nawzajem się w tych zadaniach mogli uzupełniać, abyśmy nawzajem nie osądzali noga ręki, ręka nogi, oko ucha, czy odwrotnie, żebyśmy się nie osądzali nawzajem, ale zachęcali się do tego, że jeśli powierzył Ci Pan służbę,
pieśni, czy też można powiedzieć inne służby, to ważną rzeczą jest to, abyś to wykonywał, a moją ważną rzeczą jest to, abym stawał w żarliwej modlitwie za Tobą, żeby Pan Ci jeszcze więcej szczęścił. A to, żebyś jakoś można powiedzieć już w moim przypadku, żebyśmy byli właśnie takimi trzeźwymi i czujnymi. Wiecie, spotkałem ludzi, którzy, i o tym może na końcu powiem, a propos tej trzeźwości, spotkałem ludzi, którzy osądzają dzisiaj tak łatwo, bo inni nie mają tego pojęcia, nie mają takiego, wiecie, myślenia o ewangelizowaniu jak oni. Ja dziękuję Bogu za to, że Bóg dał to oczywiście każdemu z nas, ale kiedy On daje swoje wspaniałe łaski, to On nie kładzie kamienia na człowieku, którego człowiek nie może dźwignąć, ale On daje swobodę w Duchu Świętym, swobodę działania Ducha Świętego w każdym z nas. I właśnie o tym mówiłem wcześniej. Kiedy jesteś gdzieś na chwilę, kiedy jesteś gdzieś przez jakąś niedługi czas, jak dobrze, kiedy jesteś swobodny. Doznałem tego już ostatnio nieraz, że kiedy byłem spięty i myślałem sobie, że muszę to robić, to w tym momencie w żaden sposób nie czułem w tym swobody. W żaden sposób nie mogło to przemawiać do tych osób, z którymi gdzieś chciałem i czułem, że muszę porozmawiać. Ale kiedy wiedziałem, że jestem w obecności osób, które chciałem i wołałem do Boga o tą swobodę rozmawiania z nimi, w ten czas wychodziła taka rozmowa, której zupełnie nie oczekiwałem. Wiecie, chwała Bogu za to. Bóg wszystko przygotowuje. Chwała Bogu za to, że Bóg nas naprawdę chce swobodnie prowadzić. Trzeźwo, ale swobodnie. I tu widzimy też dalej, kiedybyśmy spojrzeli na tą płomienność, na tą gorliwość, na tą żarliwość Kościoła, na to oddanie Kościoła. I to jest następny punkt, gdybyśmy zobaczyli rzeczywiście, jak Bóg nas zachęca do tej miłości. I o tej miłości chciałbym, żebyśmy jeszcze tylko parę wersetów przeczytali. Myślę, że o gorliwości już nie będziemy tak czytać. Wiemy, jakie wersety o tym mówią ze Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy przeszli do pierwszego listu Pawła do Koryntian. Tylko jeszcze. Pierwszy list Pawła do Koryntian. I tutaj mówi Paweł, zaczyna tą wypowiedź, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą i cymbałem brzmiącym, byłbym tym, co może słychać, ale nie ma tego środka, nie ma tego, co wychodzi z Jezusa Chrystusa, tego, co jest chrystusowe. Mógłbym mówić, coś byście słyszeli, coś byście oglądali, ale jeśli nie miałbym miłości, nie ma tego najważniejszego, w tym, co przedstawia się na zewnątrz. I o tym mówił dalej Paweł. Musi być to twoje serce zawsze gotowe do tego, aby kochać. Musi twoje serce być do tego, aby Chrystus, napełniając to serce miłością, mógł tą miłość przelewać na innych. Nie hamuj tej miłości. Myślę, że to, co było też w Starym Testamencie napisane. I to jest tak ważne dla nas dzisiaj. Aby kiedy Bóg chce przelewać tą miłość, to jej ona będzie przychodziła próby, ale jej nie hamować. W żadnym wypadku. Móc swobodnie dać jej się poruszać. Bo Paweł mówi, wy Koryntianie macie wiele rzeczy, macie wiele tych błogich spraw, które, darów duchowych, ale zatroszcie się o miłość. Ktoś by powiedział, no słyszałem, tam zabrzmiało, słyszałem, tam zabrzmiało. Co z tego, jeśli nie ma w tym miłości? Przyjdzie diabeł wśród znaków i cudów w czasie ostatecznym, lecz tam nie będzie miłości Chrystusowej. Ten, kto kocha Jezusa Chrystusa, ten, kto ma tą miłość, będzie dobrze wiedział, że będą znaki, cuda, ale tam nie będzie właśnie tego odwzajemnienia, nie będzie tej miłości do Chrystusa. W Kolosan 3 rozdziale, 14 wersecie z kolei czytamy. Wiecie, to są wszystkie rzeczy, które sobie przypominamy. Kolosan 4 rozdział. Trzeci rozdział.
I tu Paweł mówi wyraźnie: przyoblecz się, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. 1 Tesaloniczan, wróćmy, 4 rozdział. Paweł tutaj z kolei pisze, 4 rozdział 9 wersetu. A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali. Paweł mówi wspaniałą rzeczą. Widzę, dokonuje się to wśród was, ale niech to jeszcze bardziej obfituje. Chcesz obfitować miłością, masz ją w swoim sercu, to obfituj ją na zewnątrz. Masz, mówisz, kochasz swojego brata, kochasz ten kościół, kochasz te siostry, kochasz ten zbór. To niech to obfituje w tej pokorze, uniżeniu, w służeniu. Niech to będzie obficie widoczne, póki żyjesz na tej ziemi. Wykorzystuj tą obfitość, póki żyjesz na tej ziemi. Obfituj w to, bo to są wszystko wspaniałe owoce, po których też Chrystus powiedział, że poznają nas, żeśmy uczniami Jego. Tymoteusza pierwszy. Pierwszy Tymoteusza, 1 rozdział. Tutaj pouczenie Pawła, propos zboru, propos wierzących, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali od 5 wersetu. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, z wiary nieobłudnej. Tym celem tego, co przykazałem, jest ta miłość, która płynie z czystego serca mojego względem was, ale która też ma płynąć z czystego serca waszego. Mówimy dużo o czystym sercu. Właśnie dlatego zadbaj o to serce. Zadbaj, żeby ono było czyste, żebyś mógł wylewać tą miłość w czysty sposób z tego serca na brata, na siostrę. Wiecie, ta miłość rzeczywiście, póki mamy czas pokoju, ona może swobodnie wypływać. Póki jeszcze możemy się widzieć, póki nie jesteśmy w prześladowaniu, póki jeszcze nie jesteśmy zamykani jak w innych rejonach tego świata, masz wspaniałą okazję do tego, żeby ta miłość mogła obfitować, żebyś mógł czynić dobro swojemu bratu, swojej siostrze. Chwała Bogu za to. Masz wielką możliwość, ja mam wielką możliwość. Mamy razem potężną możliwość, aby to było czynione i aby to sumienie mogło ci podpowiadać, tak, to jest dobre. To sumienie dobre, prowadzone, napełniane przez Ducha Świętego mogło ci podpowiadać, tak, to jest dobre, co czynić, bo to się Bogu podoba. Sumienie to wydawałoby nam się tylko taki oskarżyciel nasz. Nie. To dobre sumienie to to, które ci mówi o tych dobrych rzeczach, które raduje się, kiedy czynisz dobro. 1 Piotra, 1 rozdział jeszcze. Oni wiele mówili, apostołowie, naprawdę wiele mówili o tym, bo wiedzieli, że Kościół na tym jest oparty. To jest fundament Kościoła, miłość Chrystusowa rozlana w sercach Jego ludu. Skoro duszę waszą uświęciliście, 22 werset, skoro duszę waszą uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, miłujcie czystym sercem jedni i drugich gorąco, jako odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I tu mógłbyś powiedzieć, jak nauczyć się kochać, jak nie potrafiłem tego w życiu. Wiecie, doświadczenia niektórzy z nas mają, ja może taki nie mam, jak niektórzy, którzy byli naprawdę w życiu przez innych bardzo mocno krytykowani, bardzo mocno potępiani, bardzo mocno szykanowani. Nieraz rodzice w swojej głupocie najwyższej mówili o nich przykre słowa i ci ludzie później muszą zmierzać się z tym w swoim życiu. I wiecie, to kiedy patrzę na to, mam taką obserwację też człowieka, który jeszcze nie jest nawrócony. Daj Boże, żeby się nawrócił, żeby Bóg wysłuchał modlitw. Ale mam obserwację tego człowieka, on zmierza się cały czas. To jest dorosły człowiek, mający już daleko po 40. Zmierza się cały czas z tym,
co wcześniej słyszał. Otóż właśnie chwała Bogu za to, że On nam mówi, że uświęceni jesteśmy przez Jezusa Chrystusa i teraz bez względu na to, jakie masz pochodzenie, bez względu na to, jaką masz przeszłość, jeśli ta przeszłość była rzeczywiście przeszłością, kiedy nie doznawałeś miłości od innych, to teraz jesteś zrodzony przeze mnie, przez Boga, który dał ci swoją doskonałą miłość, który dał ci pełnię tej miłości. Nie patrz na to, kim byłeś wcześniej. Nie patrz na to, co uczyniono ci wcześniej. Korzystaj z tego nasienia. Korzystaj przez to właśnie też Słowo Boże, które możesz patrzeć, które możesz obserwować. I doznając tej miłości, raduj się w tym i tą radością dasz innych. To jest potężna wojna, potężna bitwa. Naprawdę, kiedy idę przez lata swojego życia, ktoś mógłby powiedzieć, to jest takie naturalne, że człowiek się raduje, że człowiek przez pewne rzeczy przechodzi. Nie, gdyby Chrystus nie zatroszczył się o każde swoje sługi, o każde swoje, można powiedzieć, brata, o siostrę, to byśmy wszyscy dzisiaj chodzili ze zwieszonymi głowami. Nie mielibyśmy sił w ogóle do życia, przechodząc przez niejedno trudne doświadczenie. Powiedzielibyśmy, nie da rady już tak dalej żyć. Ale przez to, że jesteśmy zrodzeni z nasienia doskonałego, że jesteśmy zrodzeni z Jezusa Chrystusa, tak wypełniającego swoją miłością nasze serca, mamy siłę do życia. Otóż właśnie myślę, może to ktoś daj do Boże, żeby dobrze zrozumiał. Miłość to jest naprawdę nasza siła do życia. Miłość jest naszą siłą do życia. Kiedy kocham Ciebie, to naprawdę mam tą gorliwość, mam tą żarliwość, aby żyć dla Twojego dobra. Mam tą gorliwość, tak samo w domach naszych. Kiedy kocham swoje dzieci, oczywiście ktoś by powiedział, robiąc pewne sprawy, to mam jakąś miłość, ale kiedy mam miłość Chrystusową, wtedy rzeczywiście mogę wychodzić naprzeciw tym dzieciom w sposób taki, jaki Chrystus wyszedł naprzeciw mnie doskonale. Wiecie, potrzebujemy tego nawzajem. Oczywiście nie potrzebujemy jakichś tam ludzkich miłości. Potrzebujemy Chrystusowej miłości. Tej zachęty do zapału, tej gorliwości. Nieraz ta miłość, naprawdę, o tym przypomnę jeszcze. Nieraz ta miłość nie poklepie cię po plecach, ale powie ci, idź, przeproś, załatw to ze swoim Panem, zmień swoje myślenie w tej sprawie i chwała Bogu za tą prawdziwą miłość. 1 Jana, 3 rozdział, już kończąc, rozradowuje się moje serce, powiem wam szczerze, rozradowuje się moje serce, kiedy myślę o tym, jaką miłość braterską, do jakiej miłości braterskiej powołał nas Chrystus. Otóż właśnie to jest właśnie to, co będzie też i w tym czasie, w którym żyjemy, w tych czasach ostatecznych, tą siłą radowania się razem przed Bogiem. Nie będzie to teologia, nie będzie to jakieś nie wiadomo jakie znawstwo Biblii, nie będzie to coś, oczywiście to jest bardzo potrzebne. Ważne jest to, żebyś znał swojego Pana, ale najważniejszą rzeczą jest to, co zobaczcie, że dzisiaj jest tak mocno uderzone i coraz bardziej gaśnie. To jest właśnie ta czysta, wzajemna miłość. I o tym tutaj napisze właśnie ten Jan, sługa Boży, apostoł miłości. W tym pierwszym liście, 3 rozdziale, 16 wersecie czytamy: po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Zobaczcie, do czego powołał nas Chrystus, oddając za nas swoje życie. Zobaczmy, my znamy ten fragment, kochani, ale ja chcę go zgłębić swoim życiem. Nie chcę go znać literą, nie chcę wiedzieć, powiedzieć ci, gdzie to zapisane. Chcę ci pokazać ten fragment mocą Chrystusa Jezusa w swoim własnym życiu. I myślę, że to każdy z nas tego bardzo pragnie. Dlatego Chrystus stoi, wstawia się całym swoim sercem, można powiedzieć, tam za nami u Ojca, abyśmy rzeczywiście takimi mogli być, abyśmy mogli oddawać swoje życie. Łatwo oddać jest przykre słowa, dużo łatwiej niż ponieść jakiś ciężar drugiej osoby, niż rzeczywiście ponieść tą osobę, niż ponieść rzeczywiście. To jest dwie skrajności. Dlatego my wybierajmy tą drogę,
drogę oddawania życia za kogoś, przychodzenia naprawdę do Boga, wychodzenia, nawet naprawdę jeśli ta osoba jest w jakimś doświadczeniu, przychodzenia do Pana w tym doświadczeniu, zachęcania tej osoby na tyle, ile Ci już Bóg daje. Nie oczekuję więcej od tego, niż Ci dał, ale dał Ci tak samo jak mi. Dał Ci miłość swojego Syna Jezusa Chrystusa. Każdemu z nas to dał. Nie znajdziesz wśród dzieci Bożych kogoś, kto by powiedział, nie dostałem miłości od Jezusa Chrystusa. Możesz później znaleźć człowieka, jeśli będziesz szczery, jeśli to gdzieś zostawił, to powie, tak, miałem, ale to zgubiłem, pozostawiłem, bądź sprzedałem za coś. Ale dostałem. I każde zrodzone z tego nasienia Boże dziecko ma tą miłość. Co dzisiaj, jak wygląda dzisiaj moja miłość? Jak kochane Boże dziecko, wygląda Twoja miłość? Jak wygląda nasza miłość? Ona może wspaniale dojrzewać, oby dojrzewała. Jeśli wygląda, Pan Ci mówi, wygląda pięknie już, to wiedz o tym, że ona może być naprawdę doskonała. Ona może się rozlewać. Naprawdę, nie mówię tutaj o żadnych takich rzeczach klepania po plecach, gdzieś uśmiechów tylko, choć naprawdę to jest też bardzo ważne, ale mówię tutaj o tym, że możesz umrzeć za brata, kochać tak swojego brata, kochać tak swoją siostrę, żeby nie tylko o tym powiedzieć mu, ale rzeczywiście wykazać tą mocą, jeszcze raz powiem, Chrystusa Jezusa, tą gorliwość o Jego duchowe życie. Naprawdę, gorliwym będąc o życie współmałżonka, o życie Twoich dzieci, ale jeszcze dalej pięknie o życie braci, sióstr, będąc gorliwym tym, oddając swoje życie, oddaj swoje życie, a wiedz o tym, że Bóg dużo dalej wyjdzie Ci naprzeciw. Wspaniała sprawa. Zobacz, jak miłość, jeszcze tylko w tym ósmym, a propos miłości, ósmym rozdziale, to nie sposób tego nie przeczytać. Ósmy rozdział listu do Rzymian, co Paweł mówi o tym, o tej miłości, którą Bóg go pociągnął do siebie. I zobaczmy, później widzisz w Pawle, nie chcę przeciągać więcej, ale później naprawdę widzisz w Pawle, jak on miłuje ten Kościół, jak on miłuje ten zbór, jak on jest prześladowany ze względu na to, więziony, ze względu na to, że niesie miłość innym. I ten Paweł tutaj mówi w 8 rozdziale 38 wersetu, czytamy, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Paweł mówi, nic nie jest w stanie mnie odłączyć. Tą miłością jest moje życie i moje życie jest pełne tej miłości. I Bóg z tą miłością wyszedł mi naprzeciw, więc połączeni w Jezusie Chrystusie już jesteśmy nierozerwalni. Kiedy trwam w Chrystusie, jestem w tej łączności z moim Bogiem, a wtedy to jest już więź, której nic nie będzie mogło rozerwać. Ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie. Paweł powołuje się tutaj na to wszystko i mówi, nic nie będzie mogło rozerwać tej miłości. Jeśli masz tą miłość, a masz tą miłość od Ojca, miłość, która oddała Syna za Ciebie, tak jak za mnie, On oddał swojego Syna, tak o ileż bardziej potrzebujemy przyjąć tą miłość, żebyśmy rzeczywiście, tak tutaj już przeczytaliśmy, abyśmy mając tą żarliwą miłość mogli pójść dalej. I chociażbyś widział czyjeś słabości, wiedział o tym, że ktoś popełnił coś złego i wiedział o tym, że on popełnił to złego, ale przecież już regulował to przed Panem, to nie pamiętasz tej osobie. Wołasz za tą osobą. Nie przychodzisz z tymi rzeczami do tej osoby, nie wypominasz jej jakiejś słabości, ale tą miłością miłujesz i dobrze wiesz, jak bardzo tej miłości ty tak samo potrzebujesz od tej drugiej osoby. I tak powiem wam szczerze, że dziękuję Bogu za to, za każdą zachętę. Myślałem już na początku, żeby to powiedzieć, ale teraz to powiem. Dziękuję Bogu za każdą zachętę płynącą z serca każdego, który jest tutaj, który zachęca swoimi ustami, swoją postawą,
do tego, żebym mógł kochać Chrystusa jeszcze bardziej. Dziękuję Bogu za to. Za każde serce, które wzdycha w modlitwie, pokazując mi, jak bardzo mnie kocha, bo naprawdę wiem, że to jest właściwie, to jest właśnie ta miłość. Wiem, że to jest to, co przechodzi próbę i zwycięża. I dziękuję Bogu za to. Naprawdę dziękuję Bogu za to, że pomimo tych minionych lat, już w sumie parę już minęło, paręnaście minionych lat, mogę być w tym miejscu. Myślałem sobie nieraz, tak stają ludzie młodsi i mówią, że dziękują Bogu za to, że mogą być tutaj w tym miejscu. Wiecie, z każdym rokiem, oczywiście są bitwy, są wróg szturmuje, ale z każdym rokiem widzę, jak Bóg rozlewa moją miłość. Jak naprawdę to jest, tak się dokonuje, że Bóg rozlewa miłość, dlatego tak wróg walczy. Dlatego też Bóg też uświadamia nas, że będzie jeszcze więcej bitwy. Ale dziękuję Bogu za to, że Bóg rozlewa tą miłość i dodaje otuchy. Pewna osoba kochana mi powiedziała ostatnio, że chwała Bogu, że gdzieś tam Pan zachęca, a ja mogę powiedzieć chwała Bogu za zachętę, którą otrzymuję od Was też. Dziękuję naprawdę za to Bogu, za każde serce. Ty, którzy dbają o moje życie, zachęcają mnie do tego, żebym gorliwie jeszcze biegł za Jezusem Chrystusem. Potrzebujemy się nawzajem bardzo mocno. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, że tymi, którzy mają tą gorliwość Chrystusową, będę mógł być na wieczność. Z tymi, którzy mają to w swoim sercu, będę mógł być na wieczność. Chwała Bogu. Amen.